Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki odcinek dosyć nieobszerny, bo po prostu zrobimy sobie przegląd ogródka, co tutaj rośnie. No i takie, wiecie, rzeczy ogródkowe. Myślę, że film będzie trwał około 8 minut. Także co, zapraszam do oglądania. No i zaczynajmy od razu. Lecimy od zewnętrznego ogródka. Tutaj mamy chyba brzoskwinię. O ile dobrze mówię, jak nie, no to poprawcie mnie w komentarzu. To gdzieś powinna być jedna brzoskwinka. No nie wiem, na razie jej nie ma. Dalej przechodzimy sobie. Tutaj mamy super truskawki. Są bardzo dobre. W przyszłym roku je trzeba wymienić już na nowy, na lepszy model. Są bardzo słodkie. I co? No i mamy już jutro 1 czerwca i jest już dużo truskawek, no ale jakby były to nowe truskawki pierwszy rok, to lepiej by owocowały, po prostu więcej by było owoców. Przechodzimy dalej. Mamy tutaj figę. Przepraszam, nie figę, tylko pigwę. Czyli ona ma już jakieś owoce. Miała na pewno, tylko nie wiem gdzie. Widzicie tu gdzieś widzowie owoce? Ty, no nie wiem, w tamtym roku miała dużą pigwę jedną. Ale dobra. A to ptaki. Mamy truskawki, to od truskawek już odchodzimy. Mamy tutaj magę od babci z działki. Mamy tutaj też cukinię, która jest dosyć kująca, trzeba ją już podlać. Mamy ich łącznie 5. 5 cukinii takich ze szklarni wysadzonych. Mamy tutaj też oczywiście malinę. Tutaj jeszcze te truskawki są. Malin jest sporo. Mamy tutaj 4 albo 5 rządków, jak już wam dokładnie mówię. Raz, dwa, trzy, 4 rządki malin. Po ileś tam rządki, nawet nie wiem ile. 8, coś takiego. No samo siejki tutaj są. Same wyrosły te maliny. Co my mamy tutaj dalej? Mamy rabarbar. Bardzo fajnie owocuje tu już około 5-6 lat. Tutaj mamy ten rabarbar. Już pasowałoby powycinać niektóre rabarbary. Tutaj zarosło, to te maliny też trzeba wyrwać albo wykopać. Proszę Państwa, mamy też borówki czerwone, amerykańskie chyba to się nazywa. 2 krzaczki. Mamy borówki polskie, takie, tu polskie, zwykłe, niebieskie, i jest ich sporo, ale też trzeba będzie już na przyszły rok poucinać wszystko, żeby fajnie od nowa rosło. Mamy też kozie bobki, to się nazywa kamczatka, ale u nas się mówi na to kozie bobki, no bo są jak kozie bobki. Widzicie takie, jak się poszę w koszulkę, o cholera, jak się poszę w koszulkę, to zmieniają taki kolor. O, widzicie, zmieniają kolor. O, to patyk. Mamy tego 2 krzaczki. Borówki były. Mamy też agrest. No to tak, to jest agrest. Mamy 1 krzak agrestu. Nie, to jest czarna pruszeczka, sorry. Sprawdzę dla was, czy jest już słodka, takie czarnawe już są niektóre. Ta była słodka. Tutaj mamy agrest. Jak widać, są takie agresty. Posiadam też porzeczkę czerwoną. Tutaj mamy muchę. Czerwona porzeczka. No i dobra,
Udajmy się teraz w stronę. Tutaj jest jeszcze ten. Kurą rzucę. Udajemy się teraz w stronę szklarni. W szklarni mamy, proszę Państwa, papryki. Nie wiem jakie, bo w sumie ja tego nie schadziłem. Mamy też taki koperek, już taki spory, widzicie. Taki już, jakby to powiedzieć, nie wiem jak się nazywa ta taka roślinka, ale no ale jest dosyć spory. Mamy też ogórasy nie szklarniowe, tylko te takie z tymi z kolcami. Jest tu też cukinia w szklarni. Nie wiem, czy już są małe cukinki. Nie, jeszcze nie ma, za wcześnie. A ja mam kupę ziemi tutaj w laczku. Sałatę też taką najzwyklejszą. Nie wiem, jak to się nazywa. Maślana, masłowa. No, widzicie, taka sałata. Też kurom można dać. One chętnie spożytkują. Widzicie, jak kurczęta się zbiegają. Koper. Mamy. Były tutaj rzodkiewki, jak widzicie. O, też im można rzucić, zobaczyć, czy zjedzą. Może się zjedzą. Buraki. Inna odmiana sałaty. Koper. I jeszcze tutaj buraki, samosieki. No a tutaj patrzcie, tutaj jest taka jedna rzodkiewka. Zostawiłem ją specjalnie na nasiona. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Następnie mamy tutaj takiego już dużego buraka, jak widzicie. O. Tutaj. Tam. O. Spory burak. Też koper. Taka samosiejka. Z tego tu już nic nie będzie. To mogę wam pokazać, jak wygląda korzeń takiego kopru. No a korzeń wygląda w następujący sposób. Oto jest cały korzeń koperku. Jak widzicie, taki duży badyl. Nawet tego kamera nie łapie. O, taki duży. A korzeń jest taki. I kury też go chętnie zjedzą. No i dobra, chyba wszystko ze szklarni. Idziemy teraz jeszcze pozbierać jajka. I jeszcze kurnika nie wysprzątałem, ale dzisiaj to na 100% zrobię. Już jutrzejszy odcinek, bo znowu muszę dzisiaj nagrać dwa. Powinien być z wysprzątanym kurnikiem. No widzicie, popadało i się syf zrobił. Dzisiaj jaja kaczego nie było, ale kurze na pewno jakieś będą. O, tutaj już mam trzy. Cyk. Trzy. Co, to tylko trzy dzisiaj? O, dzisiaj tylko trzy jajka, jak widzicie. Czy tam nie widzicie? No się zdziwiłem. Jest gdzieś, proszę Państwa, nie wiem nawet która godzina. Ale, o. Cyk. Tutaj odłożę te jajka. O, są trzy. Dzisiaj babcia przyjeżdża, to dzisiaj też jajka dam. Też ma kury, ale jej tyle kwoczy, że po prostu nie znoszą jajek i ma mało, więc zaproponowałem jej, że jej chętnie dam, bo ja mam nadwyżkę. No i co? To było na tyle z dzisiejszego filmu. Myślę, że fajnie was oprowadziłem po moim ogródku. No nie tylko moim, ale całej tutaj rodzinki. No i co? Widzimy się jutro o 16:00. Do następnego. No i cześć!